Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Maciek, gratuluję, świetny występ, chyba najlepszy w tym sezonie, jak oceniasz? Szczerze mówiąc, nie wiem czy najlepszy, bo pierwszy skok był naprawdę bardzo dobry, był prawie bezbłędny przy niekorzystnych warunkach, także i tak daleko zaleciałem, a w tej drugiej serii jednak można było dalej skoczyć i na pewno awansować do szóstki, także jakiś niedosyt jest, ale na pewno pozytywnie oceniam te zawody. Czy wiatr ci jakoś przeszkodził w tym drugim skoku? Nie, w tym drugim skoku nie było jakiegoś bardzo niekorzystnego wiatru, raczej moje błędy na progu spowodowały to, że nie było tak daleko. A ogólnie dzisiaj wiatr tak bardzo nie przeszkadzał, wiadomo, było troszkę mocniej z tyłu, z przodu, ale nie był to aż taki wiatr, żeby miał, nie wiem, jakoś bardzo przeszkadzać. Czyli apetyt miałeś dzisiaj na więcej? To znaczy, no, można powiedzieć, że tak, ale myślę, że pierwsza dziesiątka to jest to, na co mnie stać i to, co realizuję, także cel jest zrealizowany i będziemy pracować dalej. Może w Courchevel, może w Einzel się uda i trzeba tylko myśleć o dobrych skokach. A jakie nastroje po tym wczorajszym konkursie drużynowym? Jakoś udało się wam poświętować? Nastroje bardzo dobre, ale nie było czasu na świętowanie. Późno wróciliśmy do hotelu, więc poszliśmy spać. Dzisiaj może będzie trochę więcej czasu. Jakiś wspólny wypad na pizzę, ale wiadomo, nie nocne świętowanie. To był wasz pierwszy taki sukces bez Adama Małysza w drużynie. Czy to ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie? Znaczy myślę, że nie. Ogólnie sukces jest sukces, wiadomo. Bez Adama było nam trochę ciężej, ale udowodniliśmy ludziom i sobie, że bez Adama też możemy skakać. Wiadomo, jak byłby Adam, byłoby jeszcze lepiej. Jak się czujesz przed kolejnym konkursem w Courchevel? Lubisz tam latać? No, czuję się teraz jak przed każdym konkursem. Pewny siebie i czuję się dobrze, bo ta forma jest dobra, wiem co mam robić, także taką podstawę mam do działania i teraz tylko muszę to wdrażać na skoczni, a no skocznia jak skocznia. Jeżeli skaczę dobrze, na każdej skacze mi się dobrze, więc myślę, że też nie będę miał tam problemów. W takim razie życzę trochę odpoczynku przed Courchevel, no i takich dobrych skoków we Francji. Dziękuję bardzo. Dobry występ w Hinterzarten. Chyba tego się spodziewałeś po wczorajszym konkursie drużynowym? No na pewno dobry. Jestem zadowolony z tych skoków. Nie były do końca takie super, ale były dobre i stabilne. Czy czegoś w nich zabrakło? Jakie błędy ewentualnie popełniłeś? Znaczy się w pierwszym troszkę za bardzo do przodu, tak jak wczoraj ten drugi, a w drugim znowu w przeciwną stronę trochę za bardzo podjechało, ale dobrze, bo nogi dobrze dają na progu, także nie jest źle. Wiatr chyba dzisiaj trochę się zmieniał, ciężko było tam skakać? No na pewno był. Trochę kręciło. Niektórzy mieli więcej, niektórzy mniej. Ja akurat miałem w miarę tak dwa razy w miarę dobre warunki, no i w sumie skoki też w miarę, także okej. Okay. Przed nami konkurs w Courchevel, tam będzie duża skocznia. Cieszysz się już na ten obieg? Wolisz tam skakać? Znaczy się nie jakoś. Byłem tam teraz, w zasadzie jadę stamtąd, jeszcze nie wróciłem do domu, bo byłem na kontynentalu. No fajna skocznia, tylko tam tak samo. Tam jeszcze więcej warunki kręcą. Wieje przeważnie z przodu, a niektórym nawet z tyłu, także tu było w miarę znośnie w porównaniu do Courchevel. No ale skocznia jest tam fajna. No, jak się dobrze skacze, to idzie tam polatać trochę. W takim razie gratuluję i dzięki. Dzięki.